Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Ratropolis. Więc tak, jeśli kogoś zastanawia, czemu Ratropolis, to odpowiedź jest bardzo prosta. Chociaż miałem już zakończyć spotkanie z tą grą na odcinkach i przejść na live'y. Co najprościej w świecie moje projekty, które zacząłem szykować, no niestety ja angażuję więcej czasu, potrzebuję więcej przygotowań niż myślałem. Gry, które miałem przedstawiać czy coś, no jeszcze nie doszły, chociaż miały dojść szybciej czy coś, przygodowo Humble Monthly czy coś. Nie wiem czemu, ale mniejsza z tym, nie będę tutaj może o wszystkim opowiadał. Więc przejdźmy do konkretów, po prostu, no najprościej w świecie już póki co żadna z moich gier planowanych nie chce zadziałać. Czytajcie, dajmy na to, rzuciłem odcinek, a YouTube trzeci dzień przetwarza czy coś i jest nie tak. I akurat w tym przypadku na to, co miało być dzisiaj, to tak. Dokładnie to się stało. Więc bez zbędnego gadania zarzucam Ratropolis. Idziemy naukowcem na... las albo pustynię. Nie wiem, który bardziej. Może jednak... Dobra, niech będzie co i... W sumie 11 na naukowcu. Wiem... Szaleństwo w lesie, naukowiec z 11. Ale mam przeczucie, że może to się udać. Jeśli się uda, super, jeśli nie, to... No w sumie wiele nie stracimy. Dobra. Ta rzecz naprawdę nie ma co się chyba przejmować czymkolwiek, myśleć. Zobaczmy, jak to wyjdzie. I miejmy nadzieję, że w ogóle będę pamiętał jeszcze, jak się w to grało. A, dobra, pierwsza rzecz, pan tam domek, tutaj... Oczywiście. Jakby inaczej, musiałem to źle rozegrać, nawet odpadków nie mógłbym zarzucić. Dobra. A, tak, ser. Tak, to tak. A, ciebie przemienimy póki co. Ważnie było to najmądrzejsze, ale przynajmniej dzięki temu mamy jednego mutanta, jednego szczura laboratoryjnego. O, ha. A ich chyba... A nie, musiałem ich trafić na początku, tak widzę, że są w talii. A wcześniej ich nie widziałem ani razu, więc no. Ej, dobra. O, nadciągają, co? Już zrobię głupotę i przyspieszę falę. A mówię, że zrobię głupotę, bo sam już to niejednokrotnie powtarzałem, że z mojej wiedzy nie powinno się przyspieszać fal. W szczególności teraz, kiedy i tak są one szybsze niż zazwyczaj. Ale mniejsza z tym, jakoś sobie poradzimy. Dobra. Mamy autozapisa, rozbudowa, to jeszcze za wcześnie, karta jakaś fajna. Idealnie. Po prostu idealnie. Trochę zmarnuję, ale no. Do końca... Pas tych, jak to się nazywa. Zmutowanych szczurów, że tak nazwę, nie trzeba będzie się niczym przejmować i co? Tutaj jest coś dobrego? Plac? Nie. Sklep z serem? Nie. Straż pożarna? Nie. Estetyczność? Nie. Zaryzykujemy z tym. Jaje potwora. Naprawdę dobry ruch, jak na taki wczesny etap. Albo tworzymy je jako obrońcę, który w sumie teraz jest nie do przebicia. Albo robimy z tego potwora, czyli chyba jakąś kaczkę, gęś, czy coś tego typu i niczym na jego obrażenia. Jako, że w sumie, no to tak, szczerze mówiąc, różnicy nie robi, to postawię widzę tą kaczkę. Tak, to tak. Nie mamy szczurów, ale okej. Udało się przynajmniej zrobić to, co chciałem. Czyli mamy trochę ser. Powiem szczerze, póki co zrobię taki myk, że te dwa sery będą tu stały, jeden spróbuję ulepszyć może nawet. Wiecie, będę polegał na tym, że te sery będą mi dawać wielkie zyski. Za każdym razem, jak tylko pojawi się trzeci ser. Nie jest to może najmądrzejsza opcja. Ale nie ukrywajmy, no ja tutaj nigdy nie robimy jakichś rozsądnych i mądrych opcji. Zazwyczaj mocno po swojemu, dobra. Jajo potwora, szczur laboratoryjny. A jedno jajo dorzucę, tak głównie po to, żeby było. I nie ma czym się przejmować. Ja nie umiem po polskiemu po prostu nawet. Dobra, i teraz co mamy? Mur obronny. Szczur laboratoryjny albo obalenie. Szczerze wezmę. Żadna z tych opcji naprawdę nie była dobra, ale
Mur to przynajmniej mur. I jakiś quest. Aha. Super, po prostu super. Akurat w momencie, w którym nie mam serów. Ja zaryzykuję. Może uda mi się jakiś ser zrobić na tyle dobrze, żeby... Okej, okay, nie udało się oczywiście. Ale mówiąc szczerze, po prostu wolę już tak ryzykować niż... Nie. W tym momencie trzy domy będą lepszym wyborem. Dobra, więc wolę właśnie zaryzykować z tym niż stracić ser, który może dawać nikły, lecz stabilny przychód. Dobra. Jednego jeszcze tutaj. Tej strony raczej nie ma co się obawiać. Będzie dobrze. Tam można też zarzucić, żeby wiecie, nie zapychał ręki. Kolejny ser, super. Jeszcze więcej HP. Tak, kolejny domek. Zboże, odpadki, mam tutaj coś fajnego. Okej. Okay. Czyli się myliłem, ta wieża nie do końca sobie daje radę. No ale tak, stata nie jest wielka. Także tak. Teraz poziom przywódcy połowy złota. Niech będzie. W takim wypadku stawiamy jednego takiego. Karta jakaś fajna jest. No, czyli ta strona też już jest bezpieczna całkowicie. Żeby nie było jeszcze może jednego szczura laboratoryjnego. Tutaj w sumie tą wieżyczkę by na drugiej linii, nie wiem jak to nazwać, po prostu po drugim, po... No przed drugim murem to się opłaca. Moim zdaniem oczywiście. Okej, okay, ciekawe, ciekawe, ale czy jest tutaj cokolwiek? W sumie sklepik z serem mogę tym razem wziąć. Nawet fajna opcja będzie, patrząc na to, że mamy strategię opierającą się trochę na serze. Sklepik z serem szybko, tak, ser, odpadki. Coś jeszcze tu miał dobrego kupiec? O, mur. Tylko czy mur jest sensowny? Na obecny moment powiedziałbym, że nie. Przeżyjemy bez niego, rozumiecie. Tu jest easy, tutaj nie będzie aż tak może, ale też sobie poradzimy. Dobra. Mamy jeszcze połowę czasu, to tak. Garncarstwo oczywiście. Rozbudowa, to nam da naprawdę dużo serów. Ulepszonych, jeśli się nie mylę. A jeśli nawet nie ulepszy nam serów, to przynajmniej da nam ich więcej. Co definitywnie ulepszy naszą serową ekonomię. I... więcej serów po prostu. Dobra. Nie będę narzekał, opcja i tak niezła, patrząc na to, że mamy dwa zamrożone, które wiecznie będą w ręce. Tam zawsze dodajemy sobie trzy, to... No, nieźle będzie. Czy jest coś cokolwiek dobrego? Kinda. Kinda, jak niektórzy mówią po polskiemu. Okej. Legendarna karta, fabryka fajne. Co zbyt ryzykowne. Nie. Pewnie wezmę dozorcę, ale wiecie, pozwólcie, że jeszcze sprawdzę, jakie mamy ewentualnie karty. Potwór, no, zdecydowanie będzie potężniejszy. Tu nic szczególnego, tu oczywiście nic się nie zmienia całkowicie. Przeszły lepsze potwory. Jako tak jaju potwora na dwójce, ma trzy pancerza, co też znacznie w późniejszych fazach potrafi zadziałać na naszą korzyść. I gorzej, że sklepik z serem nie zdąży się aktywować, a... Wątpię, żebym miał kolejne sery gdzieś. Dobra. No niestety. Maksymum tego efektu już wykorzystaliśmy. Oczywiście jeszcze może kiedyś się powróci. Tak się powróci, no i jeszcze może kiedyś powróci, nie jestem pewien. Jak mówiłem, nie znam się aż tak na Rotropolis, jeszcze dużą przerwę miałem, więc tak. Okej. Jeszcze jednego takiego na wszelki wielki. I powinno być dobrze. Dopóki wszyscy biją w sumie jajo, co mamy gwarancję, że uda się. Dobra, rozbudowa.
I tym razem, jako że nie mamy niczego takiego wyjątkowo przydatnego, co zarzuciłbym ją na wieżyczkę. Głównie wiecie, z powodów oczywistych, typu... No to jest wieżyczka przy pierwszym murze, więc jeśli ona padnie, to... Nie zwiastuje to niczego dobrego. A tak, to będzie ciężej paść. Dobra. Naprawiamy murka, mutant... A, w sumie mogę dorzucić tutaj, tam i tak jest dobra obrona bardzo. Cześć kupiec, masz coś dobrego? Naprawa... Szturnia. To też nie jest złe. Ale póki co wezmę szczurnie. Definitywnie mi się przyda. I teraz tak, co my tu mamy? Oczywiście, że sery. Te dwa wiem, że mógłbym też jeszcze właśnie pomału zużywać, ale... No to gwarantuje po prostu zawsze dobry zarobek z tego jednego sera chociaż, więc co? Pozwólcie, że się powstrzymam. Jaje potwora kolejne. Widać, że takie jakby skamieniałe trochę. Ciekawe. Jakaś dobra karta? Ciśnienie na same 15 sekund. A, finalnie. A zasadzka zawsze w cenie. Szkoda tylko, że nie dostałem jeszcze okazji chyba usuwania karty za bardzo. Jeśli dostałem, to musiałem być jak zwykle ślepy i to przegapić. Jak tam serek? A jeszcze trochę będzie się robił. Będę mu też szczurnie by się przydało ulepszyć. Definitywnie byłby to bardzo dobry wybór. Patrząc na to, że już wykorzystaliśmy wszystkich mieszczurów. Dobra, to będzie tak. W sumie różnicy to i tak nie robi. Tutaj kości nie. Zasadzka, lepszy wybór. Będę mógł się pozbyć kolejnego. Reszta to już w sumie nie groźnie. I tak długo jak gryzą jedno z jajek. Mamy ich sporo. Więc no. Żeworytnik? Nie, no nie sądzę, żeby żeworytnik był wart tego wszystkiego. Kolejna rozbudowa. Oczywiście. Teraz szczurnie czy wieża? Szczurnie dam szczury, wieża da nam gwarancję przeżycia. Ale szczury też są gwarancją przeżycia, więc no. Jedną więcej szczurek na każdej aktywacji, co może być zbawienne. W szczególności na takim wczesnym etapie gry, kiedy to jeszcze jest oczywiste. Że po prostu aktywuję to wiele razy. Dobra. Odpadki, nic lepszego nie da się zrobić jak zwykle. Szczur już brakuje. Dobra, dobra, super. Okej. Okay. Weź dwie potrzaskanych, poziom drugi kart. Okej. Okay. Tu biblioteka. Agenty wywiadowcze, czarne fajne rzeczy, ulepszenie kart, ale chcę zobaczyć, co to jest. Dwa potrzaskanych. Spękania. Okej. Okay. Dziwnie to przetłumaczyli strasznie, ale dobra, przynajmniej rozumiem, o co chodziło. Jakoś. Ile jeszcze do serów? Dobra, już są. Łowisko szczerze wezmę. Jakieś za połowę ceny. Jeszcze zobaczmy, co my tu mamy. Idealnie. Po prostu wspaniałe combo. Które rozwali wszystko. Dobra, więc tak. Teraz tak. Teraz tak. 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 Bo w sumie to już nic nie robi i... Bzyt, bzyt, bzyt. Udało się. Od tak po prostu. Super, trzy szczurki. Rozbudowa poziom przywódcy. Chociaż wezmę poziom przywódcy, czemu by nie. Gra za 100 zł, zobaczymy, stop. Nieźle. Nie powiem, żeby to było jakoś szczególnie przydatne, ale i tak nieźle. Teraz niestety aż tak dobrego zagrania nie uda się zrobić. Tak serca?
Fajne, ale niepotrzebne, prędzej wezmę pełną statyczność. Tym samym po prostu... Niedyś zrobiliśmy masakrę wśród nich na szybko, to jeszcze... No. To jeszcze po prostu udało się załatwić parę innych spraw. To teraz tak, sery oczywiście. Dobra, rozbudowa. I wspomnę, mówiłem, że mógłbym stawiać domy, no ale bez przesady. Mamy już ich wystarczająco dużo. Trzeba ulepszyć też inne przedmioty. Dobra. Zwykły ser, niestety. Jeszcze 100 sekund. Do tego fajniejszego. I muszę przyznać, granie pod te elektryczności może być ciekawym sposobem. To prawda, znając życie, co nie zdobędę niczego więcej przydatnego. Rzadkości wybranej karty, czyli wysyłam kartę. No mógłbym jaje potwora oddać, ale jest na poziomie drugim w ogóle buntowników. 30 zł za pozbycie się buntowników, no nie jest źle. Dobra. Teraz tak, sytuacja jak wygląda. Chyba nie ma niczego takiego szczególnie dobrego. Więc powiedzmy, że wezmę miód. Tym samym jeszcze aktywując sobie potwora. I mutanta. Przy czym nie będę ukrywał, bardziej zależy mnie sam w sobie potworze niż na mutancie. Tego dostawię co prawda też tak. Chciałbym tu niby dostawić, ale tamta strona jest bardziej narażona na utratę wszystkiego, więc tak. Oni oczywiście też dostaną mi długo swoje, ale no. Tylko szybciej miód, szykuj się. A, nie mogę potwora zarzucić. Dobra, fabryka, agencja wywiadowcza, ekspansja terenu. Nie jest to najlepszy wybór, ale niech będzie. Ja tak sobie tutaj dobrze wyliczam, a się okazuje, że i tak pada wszystko. Dobra, mur obronny. Niestety trochę głupio, bo wiem, że tu jest wieża i tak dalej, ale... Przeżyjemy. Jeśli rozbuduję tutaj armię, to powinno być w miarę w porządku. Kolejny mur, poziom drugiego od razu. W sumie czym nie mam dużo tak złota, to mogę te wszystkie rzeczy budować. Korzystać sobie. Dobra, plac, tak, kolejne karty do ręki. Ej, potwora, no to nazwa to jest oczywiste, że idzie tam. I nagle mam w sumie taką dużo wolnych tych wszystkich. A, dobra, w sumie domy podostawiałem. Ja, to tłumaczy spadł. Ej, gdzie jestem nie w formie. Dobra, zasadzka, co? Bzyt. Poczekamy, aż będzie was jeszcze więcej. O ile w ogóle was będzie więcej. A czy nie? No dobra, wysytamy co się da. Zepsułem niestety trochę kolejność, ale no cóż. Tak już jestem, że zawsze zapominam kolejności. Trochę tego, te odpady mogę, to też mogę. Z tego co widzę, nie ma tu problemu jeszcze. Przetasowanie, czy tam w sumie w moim przypadku to jest. Lecz takie, gościu daj. Tyle. Kolejny bunt. O, albo weź złoty i spokój się. Nie, no prędzej dodam kolejnych buntowników. Nie ma co. Okej. Ta strona ma już lepsze murki. Jest dobrze. Mam poziom przywódcy, usuń kartę. Od razu usuniemy sobie buntowników, czemu nie? Tak, gancerstwo, co? Tutaj coś fajnego trafiło się tym razem, czy nie? Ja w sumie są kości. Więc rzucamy, tak, to jest to. Idealnie jajo potwora. I nie mam już teraz na butanta. Okej, to się nie przejmujmy i co to jest? Następna umiejętność przywódcy będzie wyższa o jeden poziom. Dobra. Mogę zarzucić. Walka się rozpoczyna, strać połowę złota. Oczywiście strać połowę złota. Jakby mi na nim zależało jakoś szczególnie. Dobra. Okej, bzyt. 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 I jedno niech będzie tutaj, żeby nie było, że ciągle na jedną tylko ze strony zarzucam. W ogóle patrzcie, jaki piękny wybór. Szkoda tylko, że mało co jestem w stanie tutaj tak naprawdę zagrać. Dobra, niech będzie to. Jako, że użyłem tu tak, od razu tak. Super, zasadzka.
mutant. Szczerze, oni też muszą dostać. Są aż 4 jajka, wiecie. Pod kątem obronnym jest tu dużo bezpieczniej. Dobra. Ulepszenie, usuwanie, rozbudowa. Szczerze wezmę rozbudowę, bo nie czuję, żeby była jakakolwiek karta, która jest jakoś tak szczególnie przeszkadzająca. I jeśli chodzi o rozbudowy, to muszę jej teraz użyć, to wezmę łowisko. Może w ten sposób dostaniemy jakieś lepsze rzeczy. Dobra, jeden strzelec. I jak tam sery? Jeszcze 40 prawie sekund. No nie za dobrze. Dobra, chodź bossu. Zobaczymy jak... Dobra, znowu on. To nie jest tak źle, podniszczę mur, okej, okay, ale... Podniszczenie muru to jeszcze nie koniec świata. Poza tym znając... Powiedzieć, że znając, gdzie mógłbym i tak sobie z tym jakoś poradzić, ale... No nie szczególnie. W sumie byłem głupi, nie kupiłem karty naprawiającej. Dobra, mutant tutaj, to tutaj. Statyczność tutaj. Ja. W sumie jak się pojawi tylko jakiś handlarz, to muszę. Tak, że po prostu muszę wykupić sobie kartę naprawiania. Coś fajnego. No nie szczególnie, to zdecydowanie się przyda. No, zdecydowanie się przyda. Cześć, kupiec. Masz coś przydatnego? O, kolejne 2 jaja podporów. Nie, no raczej nie potrzebuję. W sumie nie wiem, czy zobaczymy, jak działa doktor zarazy jeszcze, wiecie, w tej formacie. Przed zmianą, żeby nie było, go używałem, pamiętam, jak on działał. W sumie był, można powiedzieć, dosłownie zwykłym lekarzem. Ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Brakuje szczurów. Oczywiście. Oczywiście, jak mogło być inaczej? Zawsze musimy zabraknąć szczurów, kiedy akurat chcę coś nowego sprawdzić. Przy czym przyznam, nie jestem pewien, czego też już nie sprawdzałem tutaj jakoś ostatnio, czy coś. Ojej. Ja stałem z nimi wszystkie swoje karty w ręce na losowe karty. O, okej, czyli on rzuca jakąś butelką, która osłabia wrogów. Dobra, zaraz tutaj wszyscy padną niestety. Więc tak, ja wezmę jak najwięcej kart, które nie są jakoś szczególnie potrzebne, te sery wyrzucę. Mutanta też postawię, strażnika. I to wszystko są nietrwałe karty. Mam nadzieję, że przynajmniej będą trwałe. Proszę bardzo! Alchemii można nietrwałe karty przemieniać w trwałe. Dobra. To teraz na szybko, tylko czy jest jakaś karta, którą muszę usunąć. W sumie zboże. Najmniej przydatne ze wszystkich. No i tak, apartament. Aha. Ja. Oj, teraz to prąd łatwo będzie generować, jak tylko widzę. Szkoda tylko, że no, moja super serowa strategia już przepadła przez to. Ale dobra. To teraz trzeba ich też mocno wspomóc. Z tego co widzę, no. Ani jedna, ani druga strona się tak naprawdę dobrze nie trzyma. Super, szczur nie tylko. Co mi to da? Dobra. Co mogą, co zrobiłem? Prokreacja, oczywiście. Im szybciej będziemy mieć szczury, tym lepiej. Gorzej tylko, że nadal nie mam jak naprawić murów. Dobra, jednego takiego tutaj dostawia, żeby nie było. I jednego doktora plagi też tam można. Tam. I znowu nie mam na jaje potwora, kiedy akurat by się przydało na tą stronę. W sumie Tom, chyba ci ten się raczej mówi. Mniejsza o co, wiecie. Tam wezmę nowy domek. I co w tym momencie? Jak tam szczurnia? Dużo brakuje, dobra, sery rzucamy, byleby tylko były rzucone. To przepada, więc trochę głupotę zrobiłem, ale tak.
Tu mamy jeszcze dobrą armię, tutaj jak się trzymałem jest ich więcej, ale mur bardziej martwy. Tak nie po polskiemu powiem. I dobra. Rozdałem ile mogłem. Teraz już sami muszę się zająć. A też coś tak czuję, że jeśli będziemy mieli doktorów plagi dobrze rozstawionych, to może jeszcze z nadzieją na to, że jakoś przetrwamy. A z tego doktorów plagi, wiecie, jest dużo fajnych rzeczy. Wow. No nieźle. No. Podziałem się różnych rzeczy, powiem szczerze, ale nie tego. To było naprawdę... Co to było zdanie? Dobra, domek już nie, złoto nie, usuwamy kartę. Jeśli mamy jakąkolwiek, którą trzeba. Odpadki, nie garncarstwo, nie. Szczerze, jednego szczura laboratoryjnego, nie czuję, żeby było to potrzebne. Cześć kupiec, masz coś dobrego? Zaryzykuję? Mogło być lepiej. Dobra. Jest jakiś gdzieś idealny miejsce, domek jest tutaj, dobra. Okej, tak, co my tu mamy? Teraz najlepiej coś na walkę, okej. Jest, to się liczy. Postawię tak, tu bombę. Teraz można to aktywować. I niestety padło. Jest dobrze. Dobra. Teraz może jakoś sobie jeszcze poradzę. Okej. Nie jest dobrze. Naprawdę, nie wiem co wam mam mówić poza tym, że nie jest dobrze. Chociaż na pocieszenie można, mogę powiedzieć przynajmniej tyle, że mam... Moje jaja potworów jakoś to przetrzymują. Więc no nie jest aż tak źle jakby mogło być. No jeszcze mam tyle doktorów zarazy, że te... Poziom przywódcy 2 karta buntów. Będę zdobyć minus 5 podatku o... Poziom przywódcy. Mówię szczerze, po prostu zależmy teraz na wielkim wyborze z mojej mocy specjalnej. Dobra. Nie. Tutaj co, jeśli jest takiego fajnego... O, nie czuję, żeby tu było cokolwiek wartego uwagi. Wezmę jego po prostu i tyle, może jeszcze się kiedyś przyda. Zdejmij ich maski, tak, oczywiście. Nie jestem drugim tak chętny. Co jeszcze mam takiego fajnego? O. To można uratować. Przed nieszczęściem, więc tak. Do widzenia, ser. Tak. Oj, tak. Definitywnie takie mała talia pod... Dużo tamtych efektów i błyskawic można ocalić tu początnie. Dobra, rozbudowa. Tym razem bez wahania na kowala. Tym samym możemy ulepszać wszystko już na spokojnie. I tak, doktor zarazy, definitywnie. Bo teraz będzie nakładał podwójnie skażenia. A, wy dostaniecie teraz tworka w formie jajka. Ostatnio było jaj potwora, więc dobra. Czy jest tutaj coś wartego zachowania? Nie. Co za tym idzie, tak? Aktywujemy. Czy coś tu jest takiego naprawdę zbawiennego? Nie czuję, ale zawsze można wziąć beczkę przynajmniej. Dobra, bomba. Może ktoś wybuchnie przynajmniej dzięki niej, czy coś. Czynności to można chociaż próbować ratować sytuację.
Ale też zaraz tak tu padną wszyscy, będą tragedia. Szczególnie patrząc na to, że tak... A, rzuciłem kartę, której nie chciałem rzucić, super. O, znowu tutaj, co tu mamy? Szybko, szybko. O. Nie, to nie ma sensu. Już większy sens ma właśnie... Takie coś. Dobra. Okej, jak tam sery? Ta serownia jeszcze nie jest gotowa, więc je powstrzymam. Domek albo jakaś karta. Oczywiście, oczywiście. Za ile on będzie? Dobra, później niż ser, to może jeszcze uda się coś ugrać. Nie, nie oferujesz niczego godnego mojej uwagi. Więc tak, dwa serki, a tutaj ile? Mam przewagę 3 sekund. Nie za wiele, dobra, kowal. Nawet nie mam, o czym mówić, naprawdę. Po prostu... Ta, trująca żaba. Nie wiem, czemu tak się nazywa, ale... Karta będzie tym, co mnie definitywnie będzie ratować w najgorszych sytuacjach. I teraz tak, dawaj te sery i... No, kapitał się odnowi bardzo szybko. I teraz tak... Gdyby odwrotna kolejność, to może by się udało jeszcze, wiecie, jakoś fajniej to zrobić. Niestety nie pomyślałem. O, ciekawe, czy to się stakuje? Tak, stakuje się. Świetnie. Dobra, dobra. Na spokojnie, damy radę. Musimy dać radę w sumie. Doktor zarazy, oczywiście. Garncarstwo, odpadki, w sumie to różnicy nie robi. Teraz 500 złota. Tego i tak nie będę zwiększał, ale prawdopodobnie jeśli bym wybrał tamto, to znowu bym nie dostał czegoś, co jest niepotrzebne. Okej, tutaj ulepszenie nie. Legendarne karty jakieś dobre są. Definitywnie nie. Tutaj wieże. Jak zapewne wiadomo, to wieża strażnicza jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką można mieć. Jeśli się już ma dobrze przygotowane wszystko, oprócz takich jakichś aspektów pojedynczych. Dobra, więc tak, wieżyczka niestety tutaj będzie miała malutki zasięg, ale tak, zawsze będzie miała. No i drugą wieżę muszę definitywnie w tym miejscu dostawić. Przez to, że idzie w jakiejś sytuacji smurek. Jak to padnie, to już będzie po mnie. I tak, o, burza. Dobra, nawet bardzo dobra. Okej, teraz jest tutaj coś takiego fajnego. O, niestety nie, więc bombka. Mutant. No niech będzie, że jednak dostawię. W sumie czemu by nie. Dobra. Nadciągają. Więc tak, bomba tu niech będzie, rozerwanie, burza. I elektryzacja się zaczyna. Taka porządna elektryzacja. Nie sądziłem, że te karty, które wiecie, tak szczerze co zdałem dwa obrażenia, będą aż tak potężne. Ale udało się. Dobra. Teraz ich szczerze warto ulepszyć. Zawsze dodatkowe punkciki, wiecie, obrażeń, które mogą uratować wszystko. Ostatnio używałem, tak? Dobra. Najlepsza rzecz, jaka mogła się zdarzyć. Potwierdzenie, że używałem ostatnio właśnie kart umiejętności. No to, teraz niestety muszę zarzucić sery i inne rzeczy, te szczurnia. O! O, proszę! A to się... Niespodzianka, zapomniałem, użyłem czego innego. Mój błąd. Okej. No, ulepszenie, domek. Ulepszenie. Ulepszenie. Definitywnie ulepszenie. Ze wszystkich rzeczy, które tu jeszcze istnieją, to tylko chyba ulepszenia są już tak potrzebne. Okej, ten szczur laboratoryjny tutaj. To tutaj. Dodatkowa wieża. Dobra, symbiotę mogą im mur ulepszyć. Wtedy by się trochę odnowił. Ja. A ja głupi jak zwykle nie myślę i... Okej, tu jest jedno jajo. I mało ich ogólnie. Tu jest tego wszystkiego więcej, ale też jest jedno jajo i jeszcze prawie martwe, więc... Ta. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście trującą żabę dostaje strona z gorszym murem. Dobra. W ogóle sklepki z serem są już gotowe. Dobra, skoro oni dostali trującą żabę, tutaj dostaną trochę prądu. Bo nie...
Ciężko po prostu zaprzeczyć, że jest im też potrzebny. Dobra, szczury laboratoryjne, bo jajo padło. Oto tak po prostu cena, zasadzka, inne rzeczy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Więc ta trująca żaba. Oczywiście to nic nie da. Jak na złość strona, którą się bardziej przejmowałem, przeżyła. Wiecie, w sensie ta strona, którą się obawiałem, że nie przeżyje. Niedobrze. Może serio mi chociaż uratuje. Trochę finansowe czy coś. A tak, szczur laboratoryjny. Nie jesteśmy nawet na przetasowanie. I w tym momencie dobrze właśnie, że mam tamtą wieżę. Że mam w sumie tę wieżę. Ale no, mniejsza, że poprawność. Nie na tym chciałbym się skupiać. Tylko raczej na tym, żeby finanse szybko odbudować. Mieć może nadzieję na jeszcze wygranie tego, bo jesteśmy blisko. Więc te, szkoda byłoby to wszystko stracić. Dobra. I niestety najgorsze, co może być, coś tam zaraz dzieje, bo nadciąga bossów w momencie, w którym nie mamy niczego. Usuwanie karty, no bunt, definitywnie. Ta trująca żaba. Akurat kiedy bossu żaba się trafił. Nieźle. Teraz poproszę o coś dobrego. Nie jest najgorzej, powiem szczerze. Ale też nie najlepiej. Chociaż tak, najważniejszy aspekt zadziała, więc ta. Póki jeszcze mam okazję, trzeba zarzucać wszystko, co może zelektryzować cokolwiek. Kogokolwiek i tak dalej. Super. Mutant chociaż przydałby się chyba obu stronom, to jestem zmuszony zarzucić go tam. Może to być jeszcze zbawienne, jeśli mamy badacza. I niedobrze. Niedobrze. Przebili się. Przebili się, a to jest najgorsze, co może być. Co? Wybiją mi wszystkich. Okej. Okay. Nie jest ich dużo. A ja mam jeszcze taką fajną kartę, to może jeszcze jest nadzieja. Tak, w sumie ta karta jest droga. Dobra, fajnie by było, ale obie strony mi padły, a teraz na obu idzie fala. Dobrze by było po prostu, wiecie, cokolwiek, co jest w stanie mi teraz ocalić. Było blisko, naprawdę. Ale jak zwykle jedną głupią decyzją zaprzepaściłem wszystko prawdopodobnie. A teraz nagle złoto mi też przepadło. Ale cóż, polegam na serach, więc można było się tego w sumie spodziewać, przewidzieć i tak dalej. Gorące warstwo zawsze przynajmniej lepsze niż nic. Super. Po prostu zero kart bojowych. Jak ja mam sobie poradzić, powiedzcie. Nie, moja własna. Nie wiem, czy to bardziej pycha, głupota, czy co. No ale moje własne coś po prostu mi teraz doprowadziło do zguby. W sumie. Dobra, no sery, super, tylko co mi to da? Jak nawet nie trafiam dobrych kart tu. Super. Super. Nikt nie żyje z tej strony. Akurat przypadkiem nadciąga wielki oddział. C. Jedne co mogę, to polegać na tym, ale... Po prostu z tego już powiem szczerze, w moim odczuciu się nie da wyjść. Cokolwiek bym tu robił, nie robił, co, no, to już jest koniec, po prostu. Było blisko, naprawdę. W sumie jestem bardzo zadowolony, że na jednastce znalazłem tak daleko. No, ale niestety. Zabrakło tej jednej, jedynej karty, która by mogła jeszcze co odmienić, prawdopodobnie. Tak, widzicie co? Widzicie. Było naprawdę blisko. A wyszło jak zwykle. Ale dobra, w sumie nawet w dobrym czasie udało się zakończyć przygodę. Zobaczymy, co nowego odblokowaliśmy. I tak de facto na tym będziemy chyba... Okej, dobra, patrzcie, ile tego mamy. Kilka unlocków, tak po prostu.
Dobra, co my tu mamy w takim wypadku? Widzę muszkieter, pamiętam, że kiedyś byli naprawdę potężną kartą. Ale dobra. Następne 15 sekund, minus 10 do czasu produkcji wszystkich budynków. Kiedy użyjesz umiejętności, super. W szczególności, jak mamy dużo, wiecie, kart takich śmieciokart, które są umiejętnościami, więc definitywnie warto uwagi. Podczas 10 sekundach 3000 złota podczas działania tego efektu 100% dodatkowego złota, kiedy już to jest umiejętność dowódcy fajne i posłuchaj na misję, tego nie do końca rozumiem. Podczas ataku kiedykolwiek jest użyta umiejętność dowódcy przy długie przeładowanie. Nie wiem, o co chodzi z tym powysłanie na misję. Ale karta odpowiada się ciekawie. I tak, jeszcze kolejne rzeczy. Co tu mamy? Robot górnik? Dobra, wiecie co? To jest dziwne, bo wydawało mi się, że go posiadaliśmy. Ale okej. Okay. Potem co dalej? Aktywny przez... Nie wiem, przez każde 120 sekund, chyba po każdych 120 sekundach. Super. Jeśli się gra po 3 roboty. Bardzo dobre też. I... Super. Super, po prostu będzie się grał po 3 roboty. Więc dobra. W tym momencie mogę wam powiedzieć tyle. Dziękuję za uwagę. I w Zeratropolis widzimy się... Wtedy, kiedy będę miał jakiegoś live'a, będę miał akurat ochotę, albo wiecie, przepadnie mi jakiś odcinek przez co, jak to dzisiaj na przykład było. Więc cóż, no to naprawdę tyle, mam nadzieję, że wam się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.